Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj w jednej z waszych, no tak mi się wydaje, ulubionych serii, czyli z luźnego tuningu, z Dekru oczywiście. Z tej strony pan tutaj i jeśli chcecie więcej po prostu mieć tych luźnych tuningów, żebym sobie trochę pozarabiał i porobił na tym koncie, to oczywiście piszcie mi, dlatego że jeszcze trochę samochodów do tuningu zostało. I dzisiaj zrobimy sobie Mustanga, także tego Mustanga muszę tutaj odnaleźć na drzewku, on był na drugiej karcie. One tak znikają śmiesznie z tego tunera, że on przed chwilą był i nagle go nie ma i jak sobie w niego kliknę, to już tutaj wraca. Także tego Mustanga sobie zrobimy, obyśmy nie mieli nic poblokowanego. Kupujemy za te kredyty Crew, które mam na tym koncie. No i ogólnie tak, dawno nie było luźnego tuningu. Oczywiście dawajcie znać, bo jeśli będziecie chcieli, to będzie ich więcej. I Mustang ten ma wersję uliczną, to jest ta podstawowa wersja. W sumie ma wszystkie wersje, ponieważ jest to jeden z pierwszych samochodów w grze. Ale my weźmiemy sobie, słuchajcie, oczywiście wyczynową, więc już pójdziemy sobie do tunera w Miami. No bo w Miami oczywiście jest ten tuner wyczynowy. No i okej, mamy już Mustanga i biorę się za tuning. Dawno tego nie robiłem i brakowało mi tego, więc w sumie może by go tak trochę lepiej polepszyć, może by go tak ulepszyć, tak no, no w sumie dużo nam kredytów nie zabiorą, więc w zasadzie mógłbym sobie to zrobić i brakowało mi tych tuningów. Dzisiejszy mój pomysł na tuning to taki prosty look, ale jednak taki, no zresztą sami zobaczycie, ale myślę, że źle nie będzie wyglądał, aczkolwiek ten Mustang ma dosyć nietypowe części, które możemy sobie wybrać, więc co do kolorów, oficjalny na pewno czerń nam się przyda. Mamy tutaj również taki błękit, który no nie za bardzo mi podchodzi. Akurat ja miałem na swoim koncie go z takim kolorem, ale go później zmieniłem. Dalej czerwień i bord. Czerwień wygląda jak salen, a tutaj jest jeszcze bord, który też jest całkiem ładny. Więc to sobie oczywiście zostawiamy i przedni zderzak, więc tak, oryginalny na pewno odpada. Szczególnie ten, a ten to już w ogóle Knight Rider się zrobił, ale nie. Chodzi mi o to, żeby... Ten ma chyba już dokładeczkę, tak mi się wydaje, że ten już ma jakąś dokładkę, czy mi się chyba wydaje. No tak średnio jakaś... Nie ma dokładeczki, myślałem, że ma. To jest nadal ten seryjny zderzak. O, no i tu mamy już tą dokładką, która nie jest zbyt cudowna, więc jej bym nie brał. Ten wlot po środku, nie wiem czemu ma służyć, nie za bardzo mi się również podoba, aczkolwiek no już tak... O nie, dobra, Ricera na pewno nie bierzemy. No i co my tu jeszcze mamy? No ten jest całkiem spoko. Powiedziałbym, że ten byłby nawet okej. No już taki zrobilibyśmy sobie może bardziej sportowy look. No i mamy ciekawy zderzak właśnie ten ze znaczkiem. Ze znaczkiem mi się podoba oraz oryginalny również sobie weźmiemy. Zrobimy sobie jakieś dwa warianty, żeby też... Nie, ale w sumie ten jest najładniejszy z tych wszystkich i no możecie mi przyznać rację, możecie nie, ale ten mi się podoba najbardziej, więc jeszcze weźmiemy sobie ten ze światłami seryjny, bo jest całkiem fajny. Okej, okay. No i co do tylniego zderzaka, no ten samochód ogólnie nie ma zbyt ładnych modyfikacji, jeśli o to chodzi, przynajmniej mi się nie za bardzo podobają, no ale my spróbujemy sobie coś z nim zrobić i może weźmiemy sobie, no nie wiem, jakby to, no bo w sumie są takie czarne lampy seksu, ale nie wiem czy je brać, czy jest sens je brać, a weźmiemy sobie, no najwyżej sobie je zdejmiemy, co nie, także co my tu dalej mamy, no mamy tą część taką, nie wiem, to jest w sumie... Wiedziałem jak to się nazywa, to jest taka, nie że stal, tylko to jest aluminium, o, aluminiowa część i tą aluminiową część możemy sobie dodawać, odejmować, ja bym jej jednak nie chciał, aluminiowych jakichś tutaj części bym nie za bardzo chciał stosować. Mamy również ten zderzak bez aluminium, dalej mamy, znaczy ja mówię, że to jest aluminium, może się okazać, że to jest coś innego, ale tak sobie wykupię te zderzaki, które mi się będą po prostu podobały, bez amelinum. Bez amelinowego amelinum. I dalej co my tu jeszcze mamy? Nie, te wydechy no, zdecydowanie nie. Wydechy po bokach oczywiście, że tak. No tutaj w sumie dużej różnicy nie ma w tych zderzakach bardzo. Na przykład karbon lub czarny kolor. No więc sobie weźmiemy to co mamy, no po prostu. Żeby te dyfuzory jednak jakoś się różniło. No i w zasadzie różniłyby się i te lotki też by pasowały do naszych zderzaków. Ale jednak ja ich bym nie chciał stosować po prostu. Spróbuję ich nie stosować, a jednak zrobić, żeby ten samochód ładnie wyglądał. Mamy chyba oryginalną w tym momencie dokładkę. Jak widzicie, po modzie graficznym troszkę słabo widać. Oraz wydechy na boku. Akurat to jest ciekawe, więc wydechy na bok sobie kupimy i osłonkę również sobie kupimy zwykłą. Co do felek, no to właśnie, żeby nic poblokowane nie miał. Zobaczmy sobie, oryginalne na pewno wszystkie są dostępne. Ta jest bardzo ładna, więc sobie ją zakupię. Ale jednak będę myślał nad felgami oczywiście.
no nie jezdnia, chociaż jedynia też ma fajne, ale pójdziemy sobie do motywu wyścigowego i tutaj na pewno zakupimy sobie tą z rancikiem. Myślę nad czarną felgą, bo nic innego raczej tu pasowało nie będzie. Teraz trzeba troszkę przeglądać między tymi felgami, ale na pewno tą czarną z rantem. No srebrne też mogę w sumie pokupować, żeby... No bo ja tu nic tak naprawdę nie mam, prawie nic nie kupowałem w tej grze, więc to musicie mnie zrozumieć, że troszkę pokupuję. Aczkolwiek, no i tak jeszcze wybór będzie do mnie należał i będę musiał to robić, ale myślę, że postaram się nie za długo. To będą na pewno felgi, które będą dopasowane do charakterystyki samochodu. Te też są piękne, więc w sumie mógłbym je wziąć. Ta już będzie taka za bardzo torowa, nie, to bardziej do JDM-ów. Tutaj też nie, myślę, że to już w pierwszej kategorii mamy wykluczone wszystkie. W motywie wyścigowym nie, to jest bardzo torowa felga, więc jej bym nie chciał. Ta mi również może przypasować w pewnym momencie, więc oba sobie warianty musimy oczywiście zakupić. Jen, jak mi się kasa w grze skończyła, no cóż, no ale będę wydawał te kredycy, co nie? Crew kredycy. W ogóle ta fela jest cudowna, ona jest piękna, ale ona jest w ulicznej, więc ja bym jej chyba nie brał, chociaż w sumie... A w sumie weźmy sobie, nie no, w sumie mam już wykupioną chyba, tak, mam srebrną i czarną, więc mogą być. Więc tylko w wyścigowym sobie zakupię szybko te felgi i spróbujemy coś z nimi wymodzić. Jeśli nie uda się, no to oczywiście jeszcze coś innego spróbuję tutaj wykminić, żeby pół odcinka zżerać na tym, na wybieraniu felgi, no to tylko ja potrafię. I zdarzało mi się, że w The Crew wybierałem do felgi auto, do auta felgę przez godzinę czy półtorej, także no cóż, taki jestem. No ale nic tu ciekawego chyba już nie ma takiego. Nie no, w sumie to jest, ale ona ma zbyt duży. A w sumie weźmy sobie ją jeszcze, to też w sumie pasuje do aut tego typu. I w lusterkach oczywiście oryginalne sobie zachowujemy, są najładniejsze. Spoiler postaram się zdjąć. No właśnie, spoiler się udało zdjąć. Nie, za tą kasę, nie, ja chciałem kupić za tą kasę, którą mam oczywiście te kredyty. No i oczywiście kupimy sobie dragową lotę, też może się jakoś tutaj przyda. Co do maski, no to ile tu jest tych wlotów, czekajcie. 2, 4, 7? Chyba 7. 7 wlotów, 14 wlotów. No to powiem wam, że nie bardzo. Tutaj te trąbki mogą być, trąbeczki mi pasują. Kolektor wylotowy również, zresztą tanie to jest, więc mogę sobie wszystko pokupować. No tego kolektora na pewno nie bierzemy. Karbonowy również mi nie pasuje. No i karbonowa maska oryginalna również może się przydać, więc sobie ją oczywiście bierzemy. Dalej, co my tu jeszcze mamy? No w sumie możemy wziąć to samo w wersji karbonowej, to jest tanie, więc w zasadzie dużo nam nie zmieni, a może akurat sobie karbon wybierzemy, ponieważ tak może będzie lepiej. I wiem, że wiele osób tęskniło za The Crew, także The Crew pomału wraca, tak coś tam może jeszcze będzie. Akurat maska karbonowa się przyda i myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o tą część tuningu, bo mechanicznie nic przerabiać nie będziemy. Więc wyjdźmy sobie na razie, zobaczmy, czy już w grze się zrobił dzień, oby się zrobił. No akurat jak... O, proszę bardzo, jest osiągnięcie, ale akurat jak skończę tuningować, to się zrobi dzień w grze, więc to będzie na pewno pozytywne. Mustang na chwilę obecną prezentuje się w ten sposób, no hamuj, ja zapomniałem, że hamulec w The Crew to również wsteczny, także myślę, że już jakoś tutaj jakiś, no, poziom prezentuje, oczywiście trzeba go troszkę ulepszyć, ale myślę, że jest całkiem okej i taki poranny Mustang będzie, poranny Mustang, świetny tytuł normalnie, ale to będzie luźny tuning. Więc szary kolor, myślałem nad szarym kolorem, ogólnie mamy tylko oficjalne, nie pokupowałem żadnych matowych itd. itp. Po prostu nie potrzebuję. Co do naklejek właśnie, myślałem też nad naklejką, nie wiem, czy ją mam, jak nie mam, to jakoś bez niej przeżyję, bo chyba jej nie potrzebuję, no nie mam jej. Ale w sumie, czy ten Mustang potrzebuje naklejki? W zasadzie ja nie lubię takich, no dobra, gdyby był cały camo na przykład, camo by mi się podobał, ale na przykład dwukolorowy teraz, zrobiliśmy na przykład coś takiego, że zrobimy sobie, patrzcie, pójdziemy sobie w kolor, zrobimy sobie go szarego i dwukolorowy sobie pójdziemy w czerń i ta czerń będzie nam siadała na tyle, na górze, no i będzie spoko, myślę, że będzie to spoko pasowało. Mamy też ten przód karbonowy, niestety on tak musi wyglądać, ale patrzcie, że mając tą dokładkę z przodu, ten splitter i te lotki, łącznie z tą kaczuszką na tył, to będzie ładnie wyglądało, ponieważ to będzie taka symetria i to będzie, myślę, pasowało.
więc możemy sobie również wziąć samochód tutaj w tym miejscu właśnie szary zwykły, ale z czernią będzie to wyglądało lepiej, też inaczej i te lusterka będą też pomalowane, więc będzie ok. Co do naklejek, to no nic nie bierzemy, wnętrze zostawiamy oryginalne. Ja lubię oryginalne wnętrza, tu nic bym nie zmieniał. Tablica jest, no w sumie mamy tylko dwie, Vermont i Michigan, ale Vermont jest fajna, więc weźmy sobie Vermont. Przedni zerak, no i właśnie, mamy taki wybór między tym a tym i teraz, no to nie jest prosty wybór w sumie. Ten zderzak wyróżnia się tym, że ma właśnie ten znaczek, tu ma taką inną kratkę i również ma te chromowany taki pasek. I ten chromowany pasek pasowałby do wsporników, do splittera i w sumie, no brzydko to nie wygląda, więc w zasadzie moglibyśmy sobie tak to zrobić. Spróbowałbym sobie, o, tutaj tak ustawić właśnie, żeby zobaczyć, czy to się, czy to wyjdzie. To mi się akurat podoba, rzeczywiście i chromowany jest również kolektor, który może zostanie, więc całkiem by to pasowało. A dalej, no tak, no dalej nic więcej w sumie takiego ciekawego nie ma, więc no na pewno tego nie bierzemy. Ten odpada, ten jest w porządku i obydwa są w porządku, ale niech zostanie ten, najwyżej sobie później zmienię, zobaczymy jaka będzie wasza opinia. Więc to jest w zasadzie fabryczny splitter, więc moglibyśmy sobie wziąć, nie, to jest fabryczny, to jest tak lekko przerobiony, ale nie za ładnie. Więc moglibyśmy sobie, aha, te lampy seksu tak wyglądają, to są chyba LEDy, słuchajcie, ale LEDy fajnie wyglądają akurat w tym Mustangu. Moglibyśmy sobie zrobić taki całkiem szeroki tył, no nie, on nie ma tu żadnych wlotów i tak dalej, jest taki dosyć prosty, ale też jest fajny, również, no to jest oryginalny, już nawet nie pamiętam, które są oryginalne, bo ten też wygląda jak oryginalny, ten, a ten następny jest chyba z karbonem, ten ma taki dyfuzor od dołu, no wyglądałoby to jak samochód dragowy i w sumie z takimi jeszcze LEDami z tyłu, no to byłoby całkiem ciekawe, no nie, byłoby takie inne ulepszenie, które myślę niektórym by przypadło, więc mogę się nad tym zastanowić, wziąć to po prostu na razie, a później oczywiście się zmienić, jeśli nie będzie się podobało mi. No tylko Mustang, rusz się i pokaż mi jak ty wyglądasz. Znaczy w zasadzie jest nisko i chodziło o to, żeby auto było nisko, ale fajnie te LEDy wyglądają, no moglibyście powiedzieć, że nie pasują do Mustanga, a właśnie ufuturystyczniają ten samochód i mi się akurat to podoba. Znaczy przód jest wtedy taki trochę za bardzo, teraz tak jakby za mało z przodu, za dużo z tyłu, więc może zdecydujmy się na ten po prostu dyfuzorek, niech tak to na razie wygląda. Co do błotników, to oczywiście nie mamy modyfikacji osłonka, no i właśnie. Tu jest ta, którą dostaliśmy na początku z wydechem z boku, ale on jest taki zbyt płaski, więc mi nie podchodzi. Oraz ten wydech z boku podwójny, który w zasadzie teraz byłby całkiem okej. Okay. Unikalny, inny, a mi unikalność i inność jego pasuje akurat. Więc spoiler, możemy sobie oczywiście wziąć fabryczny oraz wziąć ten dragowy. Zostawmy na razie ten dragowy, ponieważ symetria nam będzie tutaj pasowała. Co do maski, no to może weźmy sobie po prostu czarną. I na przykład te trąbki, bo tato wygląda jakby tu jakiś pancernik się ukrył, jakiś ten Swinub z Pokemonów normalnie, ale bym to tak obczaił z tymi trąbkami, to z trąbeczkami wygląda spoko, ale nie wiem czy trąbki lepsze czy kolektor, bo w zasadzie trąbki spójrzcie, jak sobie tak spojrzymy od boku, to one się tak tutaj zapadają, widzicie, dwie są z przodu, dwie są niżej, wolałbym gdyby były równo, więc może jednak lepiej kolektor. Po prostu kolektor, on będzie wyglądał tak bardzo ostro i myślę, że to będzie spoko. Także ostatnią rzeczą, którą sobie zmienimy, jeśli sobie w ogóle zmienimy, to są felgi i te też by były spoko, gdyby były czarne, ale nad nimi nawet nie pomyślałem. Mamy również tą wersję, no i dalej te, które zakupiłem. Są fajne, są ciekawe, ale czy takie potrzebujemy, czy nie lepsze tamte po prostu? Tamte były fajne, tamte mi się podobały bardziej niż te i jeszcze mogę spojrzeć na te zjezdni, dlatego że mam wykupione właśnie te czarne. I czarne również pasują, aczkolwiek chyba w tym momencie potrzebuję czegoś z rantem, więc wezmę sobie te z rantem. Przepraszam was za lekki katarek, nagle mnie tak złapał, jak zanim nagrywałem oczywiście mnie nie łapał, no ale to jest mój syndrom, tak? Mój syndrom przeszkadzania w nagrywaniu, więc weźmy sobie te felgi, one są bardzo ładne i myślę, że będą pasowały. Przypominają mi również Mustanga, jakby tą reprodukcję Mustanga z Need for Speed The Run, więc myślę, że wszystko będzie ok. Wyjdźmy sobie z kryjówki i przyjrzyjmy się, jak tu efekt końcowy wyszedł. No, jest kilka takich niedociągnięć, ale jakby... O, proszę bardzo, dwa różne kolory, jest osiągnięcie. No, są te lampy z tyłu. Chciałem mieć inne lampy z tyłu, również pasują do lamp z przodu, ponieważ z przodu są paski i z tyłu są paski. Nie lubię, znaczy już nie lubię tej oryginalności. Wolałbym, żeby samochód był troszkę...
miał swój charakter i w tym momencie mazorinalnymi lampami oczywiście nie wyglądałoby to źle. Powiedzmy sobie bardziej nad plażę, to będzie więcej słoneczka, tylko nie obijmy się tu, oj, jak dawno nie jeździłem w Dekru. Zupełnie inny sposób jazdy, bo dodaję sobie gaz na maksa i auto mi nie roluje, nic, nie muszę zmieniać biegów, w ogóle tak zbyt prosto troszkę. Więc no, w sumie pojechałem nad plażę, nie wiem o co się teraz obiłem. Ale myślę, że samochód prezentuje się teraz bardzo, bardzo przyjemnie i z tymi felgami również. No kurczę, zapomniałem, no tak. No ale w zasadzie, czy jest tu więcej mu coś trzeba? Z tyłu dyfuzor jest całkiem spoko, nawet można powiedzieć, że się dopasowuje z boku. No z przodu ta, no jedyny taki ładny zderzak, więc myślę, że jest okej. Piękny kolektor wystający, chromowany, pasujący do maski i reszty rzeczy. Oczywiście światło też by pasowało, ale jest okej. Zobaczmy sobie, czy w ogóle nitro leci z tych wydechów z boku. O, leci, 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 słuchajcie, czekajcie, spróbuję zrobić coś takiego. Nie o to chodziło, czekajcie. Mapka się u nich zmniejszy i teraz będzie tak. O, dokładnie o to chodziło. Patrzcie, jak to super wygląda, bardzo mi się to podoba. Bardzo podoba mi się to, że możemy sobie mieć właśnie wydech i on nie jest taki nieruchomy, tylko z niego leci nitro. No troszkę lipa, że w tym momencie mamy również wydech z tyłu, więc mogliśmy w zasadzie wziąć tamten z dyfuzorem, a z drugiej strony to spójrzcie sobie, jak ładnie teraz to będzie wyglądało. Naprawdę w tym momencie ta scena bardzo mi się podoba i myślę, że no nie wiem, nią sobie nie zakończymy, bo jest zbyt prosta, ale myślę, że tuning cały jest podsumowany i nawet wyszedł, więc stańmy sobie tutaj i podsumujemy tuning, którego bardzo, ale to bardzo dawno, wow, nie robiłem. Podsumowując dzisiejszy tuning, zrobiliśmy sobie coś innego. Chciałem pójść w coś innego, w coś, co będzie mi się podobało i jednocześnie będzie się wyróżniało. Myślę teraz nad tym drugim zderzakiem, ponieważ te wydechy z boku jakby zastępują mi wydechy z tyłu, aczkolwiek no mamy silnik V8. Wejdą, będą 3 zawory na 4, znaczy 3 wydechy na 4 zawory. No to wychodzi przynajmniej, bo są po dwóch stronach. W każdym razie auto prezentuje się ładnie i wszystko, myślę, jest dopasowane. Szary kolor pasuje i czarny jako dodatek oczywiście też. No czarne felgi oczywiście do czarnego dodatku, czarne lusterka i cały samochód, myślę, pasuje. No przedni zderzak najładniejszy, jaki mogłem wybrać, również możecie mi powiedzieć, czy tamten pierwszy nie był lepszy. Z waszą opinią bardzo się liczę, także czekam na wasze opinie oraz chęć bądź niechęć do następnych różnych tuningów. Jest bardzo przyjemnie i myślę, że ten samochód taki pozostanie. No te, no naprawdę te tylnie lampy, one nie powinny takie być, one nawet nie, zazwyczaj ludzie nie biorą tych lamp, ponieważ mówią, że no to jest Mustang, tak? A ja postanowiłem go unowocześnić, ufuturystycznić. Jeśli takie słowo może powstać, to ja się słowotwórstwem będę zajmował i myślę, że jest ok. Także dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawiliście oczywiście łapkę w górę i komentarz. Więcej luźnych tuningów, jeśli będziecie chcieli, to oczywiście będzie i widzimy się w następnym. Cześć!